dalej będę prowadził grupy młodzieżowe, to zacząłem i to jest taki mój plan przyszłościowy. No i oczywiście z piłką ręczną też nie przestanę, otworzymy sekcję mastersów. Mamy już zawodników, którzy równie z nami będą grać. A jeśli chodzi o ligową piłkę ręczną, no, czas mi raczej nie pozwoli na poprowadzenie zespołu ligowego. Też jestem zmęczony tym sezonem, muszę dojść trochę do siebie, więc raczej od prowadzenia ligowego zespołu zrobię sobie co najmniej rok przerwy. A ty, Krzysztof, też już z prezesurą się pożegnasz? Nie będziesz kandydował na nową kadencję? Myślę, że nie. Moje plany życiowe i to, że powiększy mi się rodzina, też powoduje to, że ten czas mi się skurczy, trzeba trochę wybrać inne rzeczy, pożyć troszkę w domu, więcej czasu spędzić, pomóc rodzinie coś zrobić, wyjechać wspólnie. Na pewno też nie rzucę piłki ręcznej, bo kocham to robić. Myślę, że będę z bratem działał w tej sekcji dzieci, na pewno razem będziemy prowadzić tych mastersów, razem będziemy jeździć, także tą piłką ręczną dalej będziemy się bawić. Kochamy to robić, a naprawdę sekcja masters w Polsce na tyle się rozwinęła, że można troszkę nie dość zwiedzić kraju, a nawet i Europy.